Witam 17 kwietnia. Zapraszam na komentarz wideo, w którym omówię aktualną sytuację techniczną WIG-u 20 DAX-a i S&P według technik Fibonacciego. Wiemy już, że po przełamaniu strefy wsparcia 2428-35 doszło do stosunkowo silnego wzrostu presji podażowej, w efekcie czego indeks przetestował kolejny węzeł Fibonacciego 2385-92. Dzisiaj są tutaj podejmowane działania obronne, ale o ich skuteczności moglibyśmy się przekonać dopiero w momencie powrotu indeksu ponad cały czas według mnie istotny przedział cenowy Fibonacciego 2428-35. Wypada tutaj bowiem zniesienie 38,2 całego impulsu podażowego, przebiega także czerwona median line. Więc z punktu widzenia takiego ujęcia krótkoterminowego na pewno warto zwracać uwagę na ten właśnie obszar cenowy. Na kontraktach analogiczną strefą jest przedział 2408-2412, choć w tej chwili popyt nie potrafi przedrzeć się ponad lokalny intradayowy obszar cenowy 2393-96. Strefa zbudowana na bazie zniesienia 18,6 skutecznie zniechęca popyt, mówiąc w cudzysłowie, do inicjowania kolejnych akcji. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że przebiega tutaj właśnie ta górna linia kanału trendowego, zanegowanie tego oporu byłoby stosunkowo istotnym intradayowym sygnałem technicznym i należałoby wówczas spodziewać się testu wspominanej wcześniej strefy oporu 2408-2412. Trudno natomiast coś nowego powiedzieć o indeksie DAX. Udało się bykom wybronić ten filtr cenowy w postaci zniesienia 127,2. W tej chwili notowania przebiegają cały czas ponad węzłem 9221,42. Natomiast zwracam uwagę na strefy 9387-9412 jako najbliższą istotną według mnie zaporę podażową. Jej zanegowanie byłoby pozytywnym sygnałem świadczącym o możliwości wejścia rynku w kolejną fazę wzrostów i wówczas nie zdziwiłbym się, gdybyśmy znaleźli się ponownie w okolicy tych trzech ostatnich maksimów cenowych. Silnie wyglądający S&P, jak widać strefa 1813-1817 okazała się ważnym, nieprzypadkowym obszarem cenowym. Z tego rejonu udało się zainicjować stosunkowo wyrazisty ruch odreagowujący. Wczoraj doszło już niemalże do przetestowania zniesienia 61,8 całego impulsu. Kluczową strefą oporu pozostaje jednak cały czas według mnie węzeł 1879-1881. Jeśli ostatecznie nie udałoby się zanegować zniesienia 61,8, indeks powróciłby do wsparcia 1813-1817, zacząłbym wówczas analizować ten cały ruch korekcyjny pod kątem takiego zdecydowanie bardziej rozbudowanego potencjalnego układu A, B, C, D. Na razie jednak popyt zachowuje przewagę techniczną, no bowiem ta formacja ABCD jest układem prowzrostowym, więc z tego punktu widzenia trudno dziwić się, że popyt podjął tutaj działania obronne, działania odwetowe. Jeśli doszłoby do zanegowania 61,8, bardzo szybko powinniśmy przetestować opór 1879-81. Jego zanegowanie to zapowiedź powrotu indeksu do znanej nam już strefy oporu 1917-1922. Dziękuję bardzo.